Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z mojego skromnego zdania, czyli w serii, której wypowiadam się tym razem o mapie The Tulip, czyli jednej z najgorszych według mnie mapek w operacji Wildfire, stworzona przez Catfooda, z całym tutaj szacunkiem dla tego ziomka, ale ta mapa jest dobra do deathmatchy, a do turniejówek, no nie wiem, czy jest taka dobra, tak mi się tak wydaje, no bo do deathmatch, no tu się można biegać, nie ma za bardzo jakichś tutaj magicznych rzeczy, tak, takich, zaraz o tym po prostu się przekonamy, tak, będę chodził sobie po tej mapie i wam opowiadał, co mi się nie podoba, a co mi się podoba. Chciałbym, żebyście uszanowali moje skromne zdanie, ponieważ nie musicie się z nim zgadzać, ale też nie możecie mieć do mnie wątów za to, że mam takie, a nie inne o tym zdanie. Przejdźmy do samego tutaj, samego wyglądu tej mapy. Mapa wygląda jak miasteczko w Holandii, bo widzicie tam na horyzoncie, na tej wieżyczce mamy map, mamy flagę. Ej, czemu nie mogę się ruszać? Lol. Lol. Coś tu nie pasuje. Czemu ja się nie mogę ruszać? O, teraz, aha. No i dobra, czyli już się mogę ruszać, jednak odkryłem, jak to się dzieje. I tutaj macie właśnie wspomnianą flagę Holandii na wieżyczce. Bardzo ładnie to wszystko w porze, spoko wygląda. Dobra, ale wracając do tego miejsca, no też właśnie takie holenderskie rowery tutaj stoją. Jakieś, widzicie, jakieś takie jak w Wenecji. Tutaj rzeczki, można sobie pływać. Tak jakbym chciał stamtąd strzelać, tu w sumie mógłbym się wcelować. To nie wiedziałem, powiem szczerze. I tu jak się spadnie, no to się ginie, tak, ale to nieważne. To jest właśnie też wielki minus tej mapy, że się idzie, idzie. Pamiętam, ja szedłem na deathmatchu szedłem, szedłem i nagle i spadłem na dół i zginąłem i straciłem. Znaczy, no nic nie straciłem, bo to deathmatch, ale straciłem, no co, no szans na jakiegoś może fraga. I bardzo, powiem szczerze, tak, najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się ta część mapy. Tutaj są dwa tramwaje, które jadą na kolizję, bo jedą po jednym torze, chyba w jedną stronę. Jadą do Tulipa, czyli tak jak nazywa się ta mapa. To jest tutaj na górze, jest, to chyba jakieś światło po prostu. Tramwaje takie, takie krakowiaki, takie, wiecie, najnowocześniejsze w Krakowie tramwaje są teraz. Takie długaśne, tak jak właśnie te tramwaje, tylko tak nie wyglądają staro. A ten naprawdę jest krótki, dobra. Zwracam honor jednak krakowiakowi. Ale no. No i to takie małe, ciasne miasteczko w jakiejś właśnie Holandii, Belgii, gdzie ludzie się znają po prostu i co, i tyle. Tak, i chodzą do tutaj na przykład, o. No, w centrum. Ramesteg. Nawet nie wiem, co to znaczy. Coś po niemiecku. No, ale to jest takie ciasna dziura, w której wszyscy się znają. No typowo tutaj ten. I tu jest właśnie owa wieża, o której mówiłem. To jest chyba jakiś może ratusz czy kościół. Znaczy, no nie wiem, co w sumie tutaj może być. Bo nie znam się, bo Holandia jest też protestancka trochę. I to może być jakiś kościół dla nich. No bo jest krzyż w sumie. Jakiś monument. Nie cofnie mnie? Nie cofnie mnie, dobra. No jakiś monument tutaj. No więc to możliwe, że to jest jakiś protestancki kościół. Tu jest nawet jakaś ławeczka zasłonięta, że nie można sobie siedzieć. To w sumie byłaby fajna kampa, tak tutaj się schować za ścianą. Idą goście, a ty tylko trzsz. No i na goldach, na moich rangach to by było całkiem spoko. Tutaj bombsite A. Bardzo spoko, znaczy no co, no. Teoretycznie z każdej z tutaj, jeżeli przeżyje mniej niż trzech terrorystów, to tego bombsite'u nie da się obronić, bo antyterroryści mogą wyjść stąd, mogą wyjść stąd, mogą wyjść stąd, mogą nawet wyjść z balkonu, mogą wyjść stąd. No i co, no to jeden musiałby się ustawić tutaj ze snajperką, a jeden musiałby go coverować stąd na przykład, tak? Czy stamtąd nikt nie wychodzi, ale tutaj tak by go nie widział, bo są drzwi z drugiej strony, a stąd mógłby go ktoś zabić. Czyli jeżeli przeżyje dwóch, to nie ma szans na obronienie bombsite'u A. To gwarancja albo zwrot pieniędzy. Dobra, teraz idziemy na bombsite B. Na bombsite B. Tu jest bombsite B. Czyli tutaj, gdzie te tramwaje, tu jest bardziej możliwe, żeby się obronić. Bo co? Splantuje się za tramwajem. Teoretycznie ktoś tam ciebie skaweruje. Stamtąd z dołu też cię ktoś skaweruje. No tutaj cię nie będzie widać za tramwajem.
No wystarczy, że ktoś tutaj stanie, jeden będzie plandować bombę i we dwójkę można tutaj spokojnie bronić się, myślę. Jeden stanie na przykład, o, przy tramwaju na blisko tutaj. No i jeden będzie patrzył na przykład tutaj, o, tutaj stanie sobie. I będzie patrzył dół i będzie patrzył górę. I bez problemu we dwójkę można obronić bombsite B. A we dwójkę bombsite A to tutaj jest nie do obronienia. Taka skromna prawda. No. I to tyle jeśli chodzi o bombsidy, a jeśli chodzi o sam wygląd, bardzo fajnie to wszystko wygląda, fajne miasteczko, tutaj jakiś hotel, jakiś steakhouse, jakieś piwo chyba nawet sprzedają, no, o, ciekawe ile co kosztuje, kurczę, nie mogę się rozczytać, taka słaba jakość, sorry, o, ty, a jakby tutaj się dało wejść, może tutaj się da wejść, ty, tu jest przejście, ty, tu jest naprawdę przejście, bo tu jest nawet znak, że ten na bombsite B, i patrzcie, można tutaj, można po drabince sobie wejść. Ty, to nie wiedziałem. I mogą zraszować od... Znaczy, no w sumie ustawi się gościu z magiem na dole i terroryści będą uciekać, no i co? I za ścianą pewnie wybuch będzie odsłonięty, tak? Od wybuchu. O! Zakazane znaki. Widać, not open. Tak, cafe shop, tak? Już wiemy, co sprzedają w takim cafe shopie. 420 shop. Nie kupujcie tam, bo tam są nielegalne jakieś rzeczy sprzedawane. No jakiś domek jakichś państwa Kowalskich. Ja ten nie można wejść, bo tu. No tu. Fajnie, jeden pokój tylko mieszkalny, ale dobra. Takiego domu to bym sobie chyba nie wziął. No chyba jakiś. O, nawet ktoś tam jest. Może jakaś babka będzie się kąpała. Nie, no, nie widać nawet. No i tutaj jakiś Kingfisher Wish Handel, czyli no jeszcze w holenderskie flagi, tak jak powiedziałem, to ten chyba catfood jest z Holandii, bo nawet te ryby mają tutaj flagę jakby holenderską, no i sprzedaje tutaj ryby. Chyba jest wielkim patriotą ten catfood, bardzo mi się podoba takie patriotyczne tutaj podejście. Jakby Polak był, na pewno też by walnął gdzieś tam, gdzie niegdzie flagi Polski, bo to już nie na tej mapie, tylko jeszcze na mapie, którą ostatnio omawiałem, to mapa była Coast, chyba tak, Coast. Też były flagi Holandii, też chyba była stworzona przez catfooda, już nie pamiętam. Oczywiście polecam ten filmik, możecie go zobaczyć na moim kanale. Myślę, że link gdzieś tam będzie może w kartach po prawej stronie. Albo po prawej stronie na górze, albo w opisie, nie mam pojęcia, jak nie zapomnę, to dam do opisu. No i tu jest, widać dwie butelki jakieś fajne, no steakhouse. No, ale wracając jeszcze do tego, co mi się nie podoba najbardziej w tej mapie. Znaczy ta mapa jest spoko wyglądowo, ale jeśli chodzi o samą mapę, jest beznadziejna. No, to jest całkiem spoko wyglądowo. Oj, zatkałem się, kurczę. Dobra, czekajcie. Łyknę wody jakieś. Ach, kranuwa, jaka dobra. Dobra, no, czyli tutaj są takie jakby podziemia. Podziemia. No przejście na drugą stronę. Drugą stronę jakby ulicy, takie przejście podziemne. No. No i to mi się po prostu nie podoba, bo tak jak mówiłem, spróbujcie sobie kiedyś wejść na przykład na... Kurde, co jest? Na botach, a bo nawet na turniejówkach jesteście jakimiś trollerami, możecie sobie tu skoczyć i po prostu zginiecie, tak? Nie, znaczy no to jest woda i w sumie z tego się nie da wydostać. Nie ma tutaj żadnej drabiny, więc się nie dziwię, że się ginie. No tutaj już nic nie ma. No. Co to jest? Nie. Celateria. Nie mam pojęcia, co to znaczy, może... O, lody! Ice cream. Bar Celaterium. Espresso. Aha, no to jak? Polecam tutaj bardzo dobre lody oczywiście. Tak, wszystko super. No i co? Są dwa takie wiadukty, jeszcze chyba gdzieś tam z drugiej strony był ten wiadukt. O, z tej strony. A, jeszcze tu jest jeden. To jeszcze tu jest jeden. A nie, tutaj się już nie da przejść, bo to jest poza mapą. No, to tylko tak wygląda, żeby w tle było widać, że tu tam niby jakieś dwa pociągi tam się zjeżdżają. I oczywiście na czołówkę jadą, ale to nieważne. Bardzo ktoś pomyślał. Może o to chodziło, nie wiem. No ale co, no ale tutaj teoretycznie też można się schować, wcelować z AWP-ą. Patrzcie, czekajcie, zniżę się i... O, tam się wcelujecie z AWP-ą tutaj. Ktoś będzie przechodzić i dobry snajper wypatrzy. No i co, i jak będziecie siedzieć cicho i ktoś ten będzie przechodził i na pewno nie sprawdzi tej miejscówki, no to wtedy sobie wejdzie, tak? I wy go możecie zestrzelić, nawet na kosie możecie, jeżeli jesteście fanami nożowania. O, podobnie tutaj, staniecie sobie tutaj w rogu i wcelujecie się tam. Albo możecie sobie stanąć jeszcze tutaj w tym rogu i wcelować się tam, znaczy no tam raczej nic nie będzie widać, ale jak ktoś będzie wychodził na przykład, też będzie można go zastrzelić, więc na luziku spoko wszystko. No.
Mapa, o, i tu jest właśnie rampa, taka też mi się dość podoba to. Tu się wchodzi po schodach i tutaj się stoi, tutaj właśnie też na deathmatchach. Ile tutaj gości stoi skampionych z AWP-ami, z kałachami, o, rany. No i tutaj tylko boost, a nie, w sumie dobra, jakby ktoś potrafił bany hopa, to przeskoczy na krawędź i potem przeskoczy sobie ła, dobra, hej, odbuguj się, dobra. No, czyli ktoś mógłby teoretycznie tak zrobić, że tak skoczyć i wtedy sobie przejść tędy i wejść na plecy na przykład wchodzącym tutaj, na bombsite na przykład A, wchodzącym tutaj przez to. I jeden będzie stał gdzieś tutaj w kampie, o, kolejna kampa. Jeden będzie stał tutaj, a drugi będzie chodził na plecy, no i porobiona runda, tak, antyterroryści po prostu wygrają łatwo. No, ciężko mi powiedzieć, co to za mapa, czy CT, czy Terror, ale... jeśli chodzi o bombsite, czekajcie, znajdę jakiś ładniejszy kadr, żeby było ładnie widać. O, tutaj, tutaj. O, znaczy to nie jest zbyt piękne, ale może być. Dobra. Jeśli chodzi o terrorystów, mają bardzo trudno utrzymać bombsite. Zająć to inna kwestia, ale utrzymać jest bardzo trudno, więc skłaniałbym się do powiedzenia, że to mapa CT. Chociaż nigdy tu nie grałem turniejówki, grałem tutaj bardziej deathmatche, więc wiecie, jak to na deathmatchu biega się i fraguje. I to tyle z P90 albo z Negevem albo z AWP-ą, kto co lubi. No i co tu więcej powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądnięcie odcinka. Zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania. No i jeżeli, no właśnie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, nie to, że żebrze, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, znaczy i tak go zrobię, ale jeżeli chcecie mnie wesprzeć duchowo, mentalnie, tak, żebym się czuł lepiej na duszy, to możecie zostawić łapkę w górę. No i tyle. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.